zaczęłam tutaj studiować psychologię i wszystko już mi szło dobrze. Wreszcie doszłam do tego momentu w życiu, w którym myślę, to jest to. Wreszcie dopięłam się do tego. Jestem w Ameryce, studiuję psychologię, jeszcze tylko dom, drzewo, samochód, pies, bum. No i się strasznie rozchorowałam, dlatego że bardzo dużo pracowałam, jak wszyscy tutaj. Nie spałam, nie jadłam zdrowo, dużo kawy, mało snu i to wszystko. Dużo jedzenia bardzo, byłam 30 kilo większa niż teraz. Także spałam w samochodzie, żeby tylko do tej szkoły dojechać, albo w laboratorium w szkole, bo też neuronaukę studiowałam tam w laboratorium. To spałam czasem w szkole, żeby już do domu nie jechać. Dwie prace, dwie kliniki psychiatryczne, także no, każdy tutaj żyje z nas. No i jak się rozchorowałam, to właśnie pracowałam wtedy między innymi w wegańskiej restauracji. Tamten mężczyzna mi powiedział, że pojechała do tego instytutu gdzieś surowa dieta. No i ja mówię, no nie ma takiej możliwości, żebym ja w ogóle 3 tygodnie wolnego wzięła. Po pierwsze to ja nie wierzę w to. A po drugie to ja nie mam takich pieniędzy, bo to około 5000, 4000, coś takiego kosztowało, plus bilet i to wszystko. Ale on zostawił swój numer, on powiedział, że jego mama się wyleczyła, że on zna wiele ludzi, że to działa. No i ja pojechałam do domu i kilka dni później wstałam i nie dam rady z łóżka wstać. Ciało mi odmówiło posłuszeństwa. Sikałam dosłownie pod siebie, nie miałam tutaj żadnej rodziny, nie wiedziałam, do kogo się zwrócić. I zadzwoniłam do niego i zapytałam się, czy on może mi powiedzieć, gdzie jest ten instytut, że ja może pożyczę pieniądze i po prostu tam pojadę. No i on się zapytał, gdzie ja mieszkam. Przyjechał do mnie do domu, ja mieszkam tutaj na Maspet. W ogóle nie znam człowieka. Chodzi do mnie do domu, drugi raz go na oczy widzę. Kładzie mi 4000 w gotówce dolarów na stół. Bilet do Teksasu i mówi, o 6 rano jest twój samolot, ja przyjadę do ciebie, ciebie zawiozę. Ja w płacz, nie znam człowieka. Ja mówię, proszę pana, ja nie wiem, kiedy ja wam to oddam w ogóle. Ja tego nie mogę wziąć, ja nigdy nic od nikogo nie wzięłam. Całe życie sama, jak to zawsze człowiek sama. On mówi, chcesz ratować świat? Najpierw musisz uratować siebie. Jak ty dzisiaj do mnie pojedziesz, to ty nikogo tutaj nie uratujesz. No i o 6 rano mnie zaraz na to lotnisko, ja tam pojechałam. Poleciałam do tego z Teksasu, zajechałam do tego ośrodka. Mówię, kurka wodna, co to jest? Wszyscy się przytulają, wiesz, kochanie, stanie, energia, jakieś te zielone szejki, soki w ogóle. Ja mówię, co to jest sekta, w ogóle co to jest? Już nie mogą sobie poradzić. I wszyscy byli mili, wszyscy się przytulali, wszyscy, a to zawsze, ja jestem ciepłą osobą, ale to zawsze ja taka mam, to wszyscy tobie wszystko pod nos dają. Taka miłość, ja nie miałam tego w ogóle udźwignąć, bo zawsze to ja byłam ta, która dawała, a tu nagle ja nic nie musiałam robić. Jedzenie podane, wszystko podane, pod nos, najlepsze łóżko, najlepsze w ogóle, woda filtrowana, się kąpaliśmy w wodzie filtrowanej, po prostu high class, bardzo dużo chorych ludzi, wszyscy tam byli chorzy, bardzo chorzy, na nowotwór, ludzie na wózkach inwalidzkich, ale była taka różnica między tymi ludźmi a mną, że oni tam chcieli być, oni w to wierzyli, oni chcieli być zdrowi, a ja nie do końca. I ja non stop byłam tam na fochu przez pierwsze 3 dni. Jedzenie mi zabrali, a ja się objadałam na tamten moment, kawy nie było, alkoholu nie było, pracy nie było, więc wszystkie nałogi, które ja miałam, zabrano. I ja nie wiedziałam, co z sobą zrobić. I dopiero sobie zdałam sprawę, wow, ja mam problem. Czy pani psycholog, ja mam problem. I się zaczęło, i tam poznałam kogoś, kto, kobieta podeszła do mnie i mówi, ty nie chcesz być zdrowa. Mówi, you don't wanna be healthy. Ty jesteś jak ja kilka lat temu, bo ona tam pracowała. I mówi, ty nie chcesz tu być, ty nie chcesz być zdrowa. Ty idź do pokoju, spójrz w lustro i powiedz sobie, kocham cię, zobacz, czy dasz radę i wróć do mnie. Mówi, bo nie myślę, żebyś dała radę. Dopóki nie dasz radę tego powiedzieć, to mówi, te miejsce dla ciebie jest bezużyteczne. No to mi, ja jak, co to nie, ja, pani wielka psycholog, poszłam na górę do tego pokoju, na kurde, nie. Patrzę w te lustro, a ja nie płakałam, ja nie płaczę, sobie nie pozwalam na płacz, bla, 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 prawda, jestem silna i to wszystko. Patrzę w to lustro i po prostu dostałam takiego ataku płaczu, jak chyba nie pozwoliłam sobie przez 30 lat. I mówię, oh my gosh. To był jedyny moment, kiedy ja sobie pozwoliłam być słaba w tej chorobie. Że ja nie pozwoliłam sobie poprzez płacz, ja nie pozwoliłam sobie poprzez narzekanie, ja nie pozwoliłam sobie poprzez nic innego, ja zawsze mam taka silna, jak każdy z nas, zwłaszcza nas Polaków. I ta choroba to był jedyny moment, kiedy ja sobie pozwalałam po prostu być słaba. Bo mi się wydawało, że to nie ja, prawda? To moje ciało. Więc to nie moja wina. Bo tak bardzo ja się bałam być słaba. I się rozwaliłam, się tak rozwaliłam, że się złożyłam jak nigdy wcześniej w swoim życiu. Że po prostu poprzez to, że pozwoliłam sobie rozwalić się przed tym lustrem, to całe moje życie zaczęło się składać na nowo. Ale to się nie wydarzyło w jeden dzień. To była taka przygoda. Te miejsce w ogóle było tak magiczne, dlatego że ja miałam zapłacone tam za 2 tygodnie i ci ludzie, i strasznie, o wiele lepiej zaczęłam się czuć od razu.
po tym. I to dla mnie też było takie, że nie tylko ta dieta, że ta chęć, ta gotowość, o tym dużo mówię w swoich wykładach, że czasem jest człowiek może jeść zdrowo, może chodzić na kursy, może chodzić na warsztaty, ale jak nie podjął tej decyzji, ja jestem gotowy, żeby być zdrowy, to tylko zbiera książki, w cudzysłowie, do swojej biblioteki. A czasem jest tak, że człowiek podejmie tą decyzję i może iść na McDonalda, i może iść nie wiadomo co robić, i pić 10 kaw dziennie i jest dalej zdrowy, bo gdzieś ma tą gotowość do życia. I to był długi proces. I co się stało? Ja później przyjechałam stamtąd i wszyscy uważali, moi znajomi, że ja zwariowałam. Dlatego, że ja powiedziałam, że ja nie wracam do szkoły, ja muszę odnaleźć siebie, ja muszę odpocząć. Wszyscy mówią, jak odpocząć? Najpierw wszyscy ci kibicowaliśmy, że ty jedyna do tej szkoły poszłaś, to psychologię sobie też musisz odpoczywać, a co to wychodzi? W Ameryce jest kto, co odpoczywa. Ja muszę siebie znaleźć. Ja mówię, jak to ty siebie masz znaleźć? Jak to ty psycholog w towarzystwie, to ty siebie nie znasz? Ja mówię, nie. Nauczyciele przychodzili do restauracji, mówili, wróć do szkoły. Ja skończyłam licencjat, odeszłam z jednej kliniki, w drugiej zostałam, bo pracowałam w klinice psychiatrycznej tu i wstałam któregoś dnia, jakiś tydzień po. I z jakiegoś powodu ja poczułam, że ja mam film nakręcić na YouTube o tym. Że ja byłam chora, a fizycznie w ogóle wróciłam, po prostu nie ta osoba. Ja mam zdjęcia przed, po, to był szok, co się w 3 tygodnie tam wydarzyło. Jak ja się zmieniłam, szok, wszystko piłam. Piłam dużo alkoholu, piłam dużo kawy, nie piłam w ogóle wody. Destrukcja totalnego ciała, bardzo mało spałam i bardzo dużo się objadałam. Objadałam się, bo nie miałam czasu na zdrowo jeść, nawet nie wiedziałam, co to zrobić, nie objadałam się, bo emocjami sobie nie radziłam. To jest coś, co wydaje się banalne, to jest bardzo poważne. Akurat pracuję najwięcej z kobietami, pracowałam przez wiele lat z kobietami, które mają problem z emocjonalnym jedzeniem i z mężczyznami też, ale kobiety są bardziej otwarte z tym. I to jest tak powiązane z naszym dzieciństwem, że szok. Ale ja miałam marskość, martwicę, marskość, jak się po prostu potrobi. Wrzody na żołądku, candidę. Niedobory jakichś różnych witamin, wiesz, ja naprawdę nie wyglądałam dobrze, ale czym to się objawiało, to po pierwsze ja byłam przy sobie zdęta, miałam straszne problemy z cerą, nie chodziłam w ogóle do toalety, do takiego stopnia, że na ziemi w łazience leżałam, po prostu z bólu się zwijałam, wyglądałam jakbym była w ciąży cały czas, szklanka wody, ja piłam szklankę wody i moje całe ciało puchło, ja nie sikałam, nie chodziłam do toalety, po prostu blokada totalna. Do jakiego lekarza ja nie poszłam, to było mi mówione, że to jest głównie stres, że to jest, ale ja i moje ego i moja ta arogancja, jak to stres? I to jest taka ironia tego, że ja studiowałam w tym momencie psychologię i każdy, kto studiuje psychologię, to jest podstawa tego, że stres jest jedną z najpoważniejszych chorób, dlatego że stres ma wpływ na wszystko. Nawet jeżeli popatrzymy teraz na biochemię naszego organizmu, to pierwszym powodem toksyczności, zakwaszenia organizmu jest stres. To nie jest brak wody nawet, to nie jest niezdrowe jedzenie, tylko stres ma taki wpływ na nas. Złość jako emocja ma wpływ na zakwaszenie wątroby, a ja miałam w sobie tego wiele powodów dlaczego. Całe moje dzieciństwo, to wszystko, każdy z nas ma tą historię. I teraz z jakiegoś powodu ja zaczęłam starać się kręcić filmy na YouTube. Ja kręciłam te filmy i kasowałam je, bo się wstydziłam, mówię, co ja wyprawiam filmy na YouTube, będę kręcić takie szaleństwo. I ja chciałam skasować cały ten kanał i ktoś do mnie napisał, kto mi mówił, bo ja to po polsku robiłam. I kto nie mówił po angielsku i powiedział, że on i jego żona wierzą bardzo w to, co ja robię. Nie mówią po angielsku i bardzo by chcieli, żebym ja nie przestała tych filmów kręcić. Przestań kasować te filmy, my je oglądamy z moją żoną i z moim dzieckiem. I oni do mnie zadzwonili, bo ja powiedziałam, że ja sobie z tym nie radzę, bo ja jestem wbrew pozorom śmiała osobą, ja mówię, ja nie będę tego robić. I oni do mnie zadzwonili na Skype'a i mówią, my Cię prosimy, my Cię wesprzemy, rób to. I później on zaczął robić ze swoją córką małą, która miała 5 lat, siwone szejki na YouTube, oni też mają filmy, mają blog. I my we dwójkę staliśmy się bardzo popularni wkrótce. Bardzo dużo ludzi, którzy gdzieś tam wierzyli, wiedzieli więcej, zaczęli to oglądać. Wiele ludzi wychodziło z chorób, wiele ludzi wychodziło z jakiegoś kompulsywnego jedzenia, traciło na wadze. I ten blog stał się bardzo, bardzo popularny. Jednak ja wiedziałam, że jedzenie to nie wszystko, wracając do tego stresu, prawda? Ja wiedziałam jako psycholog, że emocje są bardzo ważne, że myśli są bardzo ważne, że jak ja to mówię, my jesteśmy cudem. Ja mówię, my nie jesteśmy problemem do naprawienia, a cudem do odkrycia. I to jest bardzo głębokie, to jest piękne powiedzenie, ono jest bardzo głębokie, dlatego że my patrzymy na wszystko w naszym życiu, na każdą przestrzeń jako na problem do naprawienia. Czyli jak jest choroba, to mówimy, jest problem, trzeba go naprawić. Nawet ludzie, którzy zaczynają jeść zdrowo, to podchodzą do swojego ciała z intencji lęku. Czyli mówią, ok,
ja się boję, że ja przytyję, ja się boję, że ja zachoruję, prawda? Ja się boję, że ja się zestarzeję, zwłaszcza kobiety. Więc podchodzą nawet do zdrowego jedzenia z intencją lęku. A ja mówię ludziom, że zupełnie inaczej nasze ciało rozumie to i zupełnie inaczej nasze ciało reaguje, jeżeli my podejdziemy do tego jako do cudu, do odkrycia. Bo nasze ciało i to, kim my jesteśmy, jest naprawdę cudem do odkrycia. I teraz dzięki nauce, którą nasz umysł tak bardzo lubi, jesteśmy w stanie nawet naprawdę poczytać o tym, jak niesamowite jest nasze ciało, jak ono się odradza, jak tryliony komórek w ogóle odradzają się i umierają na nowo od każdego dnia. Jak nasza wątroba cała potrafi się zregenerować absolutnie, odrodzić na nowo. To jest niesamowite. My wiemy przez neuronaukę i przez neurobiologię, jak połączone to jest z naszymi myślami, z naszymi emocjami, z naszymi uczuciami, jak stres może nas naprawdę uśmiercić, a jak miłosierdzie, miłość, wdzięczność jest w stanie nas wyleczyć. O wiele bardziej. Często jest tak, są badania w psychologii, gdzie ludzie jedzą zdrowo, ale nie cierpią tego zdrowego jedzenia, albo jedzą z lęku, albo jedzą z przymusu. I to nie działa. A są ludzie, którzy chodzą do McDonalda i kochają to jedzenie, bo nikt im nie powiedział, że jest niedobre, albo oni nie uwierzyli. I są wiele bardziej zdrowsi niż ci ludzie. My jesteśmy bardzo wielowymiarowi i nic nie istnieje w rozłączeniu, bo wszystko jest ze sobą połączone. Więc ja czułam, że ja chcę mówić bardziej o psychologii i czułam, że chcę mówić bardziej jeszcze o tej części mnie, która gdzieś ja pierwszy raz ją usłyszałam, jak byłam w tym Teksasie, jak miałam te 3 tygodnie bycia samej, jak miałam tą przestrzeń, gdzie ja nie musiałam udawać, gdzie ja nie musiałam nikim być, tylko mogłam być sobą właśnie, gdzie nikt nie zwracał na mnie uwagi. I to poczucie bycia sobą, które brzmi tak pozornie prosto, jest bardzo trudną przestrzenią dla nas, bo my rzadko kiedy w ciągu dnia tak naprawdę jesteśmy sobą. I ja przez długi czas już, jak kręciłam filmy na YouTube o jedzeniu, to czułam, że ja mam o tym nie mówić, a gdzieś wstydziłam się, nie chciałam już tego porzucać, wstydziłam się mówić o tym, o czym teraz mówię, ale życie ma swój sposób na to, żeby mnie wepchać na ten prawdziwy tor. I ja bardzo po 2 latach miałam poważny wypadek na motorze, przeleciałam przez kierownicę motoru, wstałam i nic mi się nie stało. Wszyscy, którzy tam byli, policja, straż pożarna, pogotowie, wszyscy ludzie zebrani, nie mogli uwierzyć, że ja po prostu wstałam i nic mi się nie stało. Ja miałam krótkie spodenki, koszulkę na ramionczkach i klapki. Miałam kask, dzięki Bogu, wylądowałam na głowie. Miałam tylko pęknięte żebro i wstrząs mózgu. Ja wsiadłam z powrotem i pojechałam do baru na piwo. Bo byłam w szoku po prostu. Jednak jak ja, wszyscy to powiedzieli, to był cud. To jest anioł cię przeniósł, ja nie rozumiem, nikt nie rozumiał, jak ja tam stałam w jednym kawałku. Ja przeleciałam przez chłopaka na rowerze. Tak wysoko, że przeleciałam przez niego na rowerze i wylądowałam po drugiej stronie skrzyżowania. I po prostu wstałam, otrzepałam się, w szoku wsiadłam, pojechałam, nie pozwoliłam się wziąć do szpitala. I jednak przez 5 dni nie dałam rady wstać, byłam w takim szoku i w takim bólu później, że nie dałam rady wstać z łóżka i byłam w domu. I tam, nigdy nie wiem, jak o tym mówić, ale po prostu doszło do mnie, prostym ludzkim językiem, doszło do mnie, że ja dostałam szansę. Że ja po prostu nie powinnam tu być, że wszelkie prawa fizyki, wszelkie prawa, jakie istnieją, w ogóle wskazywały na to, że ja nie powinnam przeżyć. A jak przeżyć, to na pewno nie w jednym kawałku, takim, że ja wstaję i ja mam bliznę tu i pęknięte żebro tam. I to wywołało we mnie ogromne poczucie pokory. Czegoś, czego ja nie umiałam wytłumaczyć, czego mój umysł nie chciał rozumieć, bo ja byłam strasznie intelektualna, ja wierzyłam tylko w to, co się da dotknąć, co da się zmierzyć. Jednak to, co się działo przez te 5 dni, ani się tego nie dało dotknąć, ani się tego nie dało zmierzyć. To była jakaś część mnie, która ja czułam, że tam zawsze była, ale ja jej nie słuchałam. I kiedyś ja to nazywałam wewnętrznym dzieckiem, bo tak mi było bezpiecznie. Dziś ja to nazywam duszą, bo już jestem na tyle odważna. Ja lubię to słowo, ja je nazywam duszą. I ja, ona ma nawet imię, ona ma na imię Maja i ja o niej mówię jak o normalnym człowieku. Ale co to jest tak naprawdę, to powiem na takim przykładzie, bo to łatwiej trafia do ludzi. Moja siostra ma malutką córeczkę, która ma 5 lat i ona jest bardzo wyjątkowym dzieckiem, jak wszystkie małe dzieci, bo one pamiętają więcej niż my i one słuchają się siebie więcej niż my. Więc ona, moja siostra dzwoni do mnie, ona się nazywa sama siebie prostą kobietą i mówi, słuchaj, ja nie wiem, o co chodzi z Oliwią, skąd ona te słowa zna, skąd ona te zdanie zna, przyszła do domu. Ja mówię, co ona zrobiła? Przyszła do domu i gada. Ja mówię, Oli, czego ty gadasz? Zamknij się, czego ty tyle gadasz? Ona stanęła, spojrzała na mnie i mówi, mamo, taka jest moja natura. Jesteś z tego do mnie, jesteś pod wrażeniem? I moja siostra w ogóle mówi, poszła dalej zmęczona po pracy, a ja łzy w oczach, dlatego że to jest to, o czym ja mówię, to jest Maja i każdy z nas ma tą Maję. To jest ta nasza natura.
To jest ta natura, która pamięta, to jest ta część nas, która pamięta, że my nie jesteśmy problemem do naprawienia, że my jesteśmy cudem do odkrycia, że my jesteśmy jak to dziecko, które nie ma ograniczeń, które może gadać tak właśnie, bo taka jest natura, która nie boi się tego robić, dopóki my jej nie zatrzymamy, która wierzy, że może pojechać na księżyc, która wierzy, że będzie piosenkarką jak dorośli, będzie aktorem i my też mieliśmy tą przestrzeń. I moja praca na ten moment teraz polega, żeby pokazać ludziom, że ta Maja istnieje w każdym z nas, że ta mała Oliwia jest w każdym z nas, że każdy z nas ma tą swoją naturę. I na dziś dzień ja znam wielu ludzi, którzy robią niesamowitą pracę i są nauczycielami, coachami w różnych dziedzinach. Jednak mało kto z nich żyje w zgodzie ze swoją naturą. Dlatego, że to nie jest łatwe na dzień dzisiejszy, dlatego, że my mamy narzuconą ogromną postawę, jak my mamy być. Nawet ja jako nauczyciel teraz, czy coach, jak ja powinnam wyglądać, jak ja powinnam się wypowiadać, jak ja powinnam się ubierać, a ja nie śledzę ani jednej z tych reguł. Ja po prostu pewnego dnia czuję, że mam być w dresach, idę w dresach, drugiego, że mam być pięknie namalowana, idę. Ale ja idę ze swoją naturą, tak jak my, jak dzieci. W pewnym momencie ten wypadek mi pomógł i moją misją na dziś dzień jest to, żeby dotrzeć do jak największej grupy ludzi, żeby oni nie musieli dotknąć wypadku czy dotknąć choroby, żeby się obudzić. Obudzić do życia, żeby zrozumieć, że my jesteśmy cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Wszystko, nasze ciało, nasze emocje, nasze myśli, to po co my tu jesteśmy, to z czym mamy do czynienia, to jest dla nas trudne do uwierzenia na ten moment, ale to jest możliwe i ten wypadek, po prostu ja wiedziałam zawsze, że ja przyszłam to robić, tylko ja nie wiedziałam, jak ja do tego dojdę i ten wypadek mi pomógł po prostu, bo ja zrozumiałam, jak delikatne i zwiewne jest życie. Jak ja w jednej sekundzie mogłam je stracić, ale i większość z nas czeka do tego momentu. Więc teraz moją misją jest gadać do sranej śmierci, aż mi głosu zabraknie. Bo to jest, ja jestem wycie sobą, ja nawet nie mam już tego filtra, żeby po prostu tego nie powiedzieć w taki sposób, jaki mi to wychodzi. Tak bardzo ja ufam tej naszej naturze, to jest moja natura. I przez początki moja natura była różna. Myślałam, okej, tak trzeba się wypowiadać, tak trzeba wyglądać, tak trzeba się zachować. Ale w pewnym momencie nawet to porzuciłam. Powiedziałam, nie, ja chcę być prawdziwa, bo ja tak bardzo wierzę w prawdę. I każdy z nas ma swoją prawdę. Jak ja mówię, prawda jest jak dupa, każdy ma swoją. A my często śledzimy czyjeś prawdę, prawda? Każdy z nas ma swoją mimikę, każdy z nas ma swój ton głosu, swój wygląd. A my jak te maszyny próbujemy wyglądać wszyscy tak samo, bo tak nas społeczeństwo prowadzi, prawda? I my leziemy w to i my myślimy, że my jak będziemy wyglądać tak jak reszta tłumu, to będziemy wyjątkowi. Zapominając, że nasza wyjątkowość jest tym właśnie, co jest inne. A my to, co inne, to chowamy, to jest ta Maja. Każdy z nas ją ma i my tą swoją naturę my ją chowamy do szafy, przywaliliśmy chyba gruzem i wychodzimy na zewnątrz, próbujemy być tak, jak wszyscy myślimy, że im więcej będziemy tak, jak wszyscy, im bardziej będziemy podobni do tych owiec, to tym bardziej wyjątkowi będziemy. Zapominając, że największa rzecz, która sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, zostawiliśmy ją w szafie i codziennie ją zostawiamy. I każdy z nas ma tą szafę, każdy z nas ma Maję w szafie. Każdy z nas ma również to gówno w piwnicy. I to gówno jest ważne do wysprzątania. I ja pracuję jako terapeuta, ja pracuję jako motywacyjny mówca. Jednak ja jestem innym terapeutą niż większość ludzi, dlatego że ja wyganiam ludzi od siebie. Dlatego że ja wierzę, że każdy z nas może dojść do oczyszczenia tej piwnicy sami, tylko sami. Jednak nie ujmując ludziom, którzy mogą nam w tym pomóc. Jednak nawet najlepszy nauczyciel, terapeuta, mnich, mistyk, jakiejkolwiek formy pomocy używamy, książka, warsztat, to latarka w tej piwnicy. To jest ktoś, kto przychodzi nam zaświeci i mówi, okej, tam jest mała kubka, tam jest kubka, tam jest kubka. Jednak my jesteśmy ci, którzy mogą tylko zakasać rękawie i to wyrzucić. Dlatego, że jak dzisiaj ktoś za nas to wyrzuci, a my nie jesteśmy gotowi tego puścić, to my się zestramy za 3 dni znowu w ten sam kąt. Więc moim zadaniem jest to, żeby często zaświecić ludziom, a często jest tak, żeby tylko powiedzieć, wytworzyć przestrzeń, dlatego że jednym z głównych powodów, dlaczego tak trudno nam w ogóle jest dotrzeć do tej przestrzeni, to jest problem komunikacji. My nie umiemy jako ludzie się ze sobą komunikować, my nie umiemy słuchać, my tylko umiemy dawać rady, my umiemy narzekać, my umiemy gadać jeden na drugiego, zmieniać w głowie swoje życie, życie innych ludzi, zmieniać w głowie świat. Wojny niwelować we własnej głowie, ale jak przychodzi do nas, albo jak przychodzi do wytworzenia przestrzeni dla drugiego człowieka, gdzie on może być tylko sobą, nie dość, że my nie umiemy być sobą, to my nie umiemy pozwolić temu drugiemu człowiekowi być sobą.
My chcemy, my wiemy, jak oni mają wyglądać, jak oni mają się ubierać, jak oni mają jeść, my wiemy najlepiej. Jakie szkoły oni mają iść, prawda? My się boimy być szczęśliwi. My wolimy narzekać, prawda? Więc to jest, ta piwnica jest pełna. Ona jest zawalona różnymi przekonaniami, które mają ogromny wpływ na to, jak wygląda nasze życie. Ja jestem zwolennikiem miłości. To słowo jest strasznie abstrakcyjne, tak abstrakcyjne, tak naprawdę nikt nie wie do końca, co to znaczy. Jednak ja, są różne formy, które są w stanie, miłości, które są w stanie zmienić nasze życie. Miłości do samego siebie właśnie. Nasza intencja. Bardzo prostym ćwiczeniem jest po prostu zajść do domu i popatrzeć na wszystkie przestrzenie swojego życia. Dom, praca, to jak traktujemy swoje ciało. I zobaczyć, jaka jest nasza intencja w podejściu do tego. Czy my to robimy, czy to, co robimy, czy my robimy z miłości, czy robimy z lęku. Czyli na przykład, czy my jesteśmy w związkach i relacjach intymnych i nieintymnych, z lęku czy z miłości. Czy my jesteśmy w danej pracy z lęku czy z miłości. Czy my karmimy swoje ciało zdrowo lub niezdrowo, z lęku czy z miłości. Dlatego, że wszystko może być konstruktywne w tym wszechświecie, a może być destruktywne. Niesamowite jest to, że z tego samego kwiatu a pszczoła robi miód, a pająk robi truciznę. My jako ludzie możemy wybrać, prawda? My wybieramy intencje. W każdej sekundzie naszego istnienia, poprzez myśl, emocje i czyn, my albo budujemy coś, albo rujnujemy. Problem jest taki, że większość z nas rujnuje siebie poprzez swoje myśli i emocje, tym samym rujnuje ten świat. Dlatego, że nic w tym wszechświecie nie istnieje w rozdzieleniu. My jesteśmy w ogromnym połączeniu. Nasza myśl jest połączona z... My jesteśmy kolektywem. Wszystko jest ze sobą połączone. To jest na ten moment, dzięki Bogu, czysta nauka, że my, nasz umysł jest w stanie gdzieś w to uwierzyć, prawda? Bo niektórzy wiedzieli to mistycy dawno temu, ale tak jest. Więc jak ja jestem na wkurwie i wejdę tu, to bardzo szybko, jeżeli ja jestem na silnym wkurwie, wy możecie być na wkurwie. Jeżeli ja wchodzę w dobrym humorze, prawda? To i wy, mogę was tym zarazić, ale to jest tak, jak Andrzej dzisiaj mi powiedział, zanim tu przyszliśmy. Że on też pracował z ludźmi, ludziom pomagał i ma silną energię i napędza ludzi energią i to jest możliwe. Ale jak człowiek nie zajdzie do domu i tego nie będzie pielęgnował, to się rozpycha w pył. To jest tak, jak człowiek idzie na dobry film, jest zainspirowany, wraca do domu i musi sam odegrać ten film, żeby to zostało. Przeczyta dobrą książkę, jest zainspirowany, ale to nie trwa długo. Dlatego moja praca jako psychologa nie polega na tym, żebyś ty do mnie przychodził co tydzień i się czuł lepiej po rozmowie ze mną. Tylko żebyś ty nigdy do mnie nie wrócił i to w jak najszybszym czasie. Żebyś ty zrozumiał, że ty jesteś ten, na którego czekasz. Jak ty to zrozumiesz i jak ty powiesz, tak jak ja tego dnia przed tym lustrem, jestem gotowy, żeby być zdrowy. Na każdym poziomie swojego istnienia, fizycznie, mentalnie, duchowo. Wtedy wszystko inne staje się w tej samej energii. Wtedy nie wiadomo skąd ludzie przychodzą i pomagają ci. Wtedy przychodzą ludzie, bum, $4000. I takie historie jak ta z tym mężczyzną, ja mam w swoim życiu, to jest... Ja sama, ktoś by mi to opowiadał, to chyba nie wierzyła w to, co się wydarzyło w moim życiu. Miłość nie zna granic. Ja jestem zwolennikiem miłości. Ja powiem taką historię, żeby zainspirować ludzi, jak miłość jest niesamowita. Ja zawsze, jak podróżuję po świecie, to mówię, że żebyśmy zawsze byli świadomi tego, czym emanujemy. I przez nasze myśli, i przez nasze emocje, i przez nasze czyny. Czy my emanujemy miłością, prawda? Czy my robimy ten miód, czy my robimy truciznę. I ja... Nie każdy wierzy w to, że to, jaka ja jestem, jest prawdziwe. Trzeba mnie bardzo poznać albo trochę poznać, żeby zrozumieć, że po prostu ja jestem tak szalona. Ja tak kocham miłość i ja tak bardzo wierzę w to, co ja głoszę. I to zmieniło życie moje i moich bliskich i ludzi, którzy ze mną pracują. I ja często robiłam takie małe kartki, na których pisałam na przykład kocham cię, I love you, albo you are beautiful. I chodziłam i rozdawałam te kartki ludziom. O tak, albo zostawiłam w metrze, gdzie się uciekałam. I... tego dnia, kiedy ja postanowiłam w ogóle wyjechać do Polski, robić to, co robię, już mówić do ludzi, to wydrukowałam sobie te kartki, bo robiłam zdjęcia często tych kartek, rzucałam na Facebook, prawda, więc wydrukowałam to jako zdjęcie. I miałam kilka takich zdjęć. I ta kartka była zatytułowana I love love. Przyszłam tego dnia do pracy. I nie pamiętałam, że ją dałam, po prostu położyłam na stole z kawą dla jakiegoś chłopaka. No i teraz jest półtora roku później, ja jestem z powrotem w Stanach. Nie pracuję już w tej restauracji, ale nasza kelnerka, nasza przyjaciółka urodziła dziecko i poproszono mnie, żebym przyszła do pracy we wtorek. A we wtorek ja zazwyczaj nie mogę, bo chodzę na takie spotkanie na Manhattan. Ale poszłam. No i wchodzę i jedna z tych pocztówek jest przyklejona. Półtora roku temu ktoś ją przykleił na kasę, jedna z moich koleżanek, której ja ją dałam. I ona tam półtora roku wisi. No i siedzimy, ja jeszcze mam taką małą Maję, rysuję małą, ja nie umiem niby rysować, ale ja nie wierzę, w nie umiem, no to rysuję. Mam taką małą Maję, na której jest napisane, bądź miłością, którą chcesz zobaczyć we wszechświecie. Bum, na kasie. No i
moja Ewcia, która ze mną w pracy była w ten dzień, ona się zamieniałyśmy, mówi do mnie, słuchaj, Maja staje się celebrytką, ludzie przychodzą, robią zdjęcia, wrzucają na Facebook. W tym momencie wstaje chłopak ze stolika, podchodzi, patrzy na tą kasę, patrzy na te nalepki różne. I ja mówię, zobacz, chyba trzeba będzie mu Maję dać. No i on odchodzi. I ona weszła, no i ja sprzątam już jego stolik i on się pyta mnie, czy znasz może osobę, która, znasz może kobietę, która robi te kartki? I ja mówię, znam ją i to dość dobrze, nie? I on mówi, stoi przed tobą. On mówi, oh my gosh, ty mnie nie pamiętasz. A ja mówię, nie. On mówi, półtora roku temu ja byłam tutaj w tej restauracji. Moje życie było w rozsypce, ja byłam w depresji, musiałam podjąć niesamowitą, ciężką decyzję, nie wiedziałam co zrobić. I moja przyjaciółka przyciągnęła mnie tutaj na kawę, nigdy wcześniej nie byłam. Noc wcześniej poprosiłam o pomoc. A on mówi, ja sam nie wiedziałam, co to znaczy. Po prostu byłam tak zdesperowana, nie miałam się do kogo zwrócić. Spojrzałam w sufit i powiedziałam, I need help, I ask for help. I on mówi, przyszedłam tutaj, ty mi przyniosłaś kawę, a z kawą dałaś mi to. I pokazuje mi swój telefon. Półtora roku później w telefonie na jego ekranie ma dalej zdjęcie tej kartki I love love. Ja patrzę, on mi to pokazuje. Ja mówię, oh my gosh, tak, ja to kiedyś robiłam. I on mówi do mnie, to znaczyło tego dnia, to znaczyło dla mnie tak wiele, że ja przyszedłem do domu, spakowałem się, w przeciągu kilku dni wyjechałem do Nashville i ja całe życie marzyłam o tym, żeby być muzykiem i wreszcie powiedziałam, okej, ja spróbuję. A on mówi, ja dziś jestem muzykiem, który odnosi dość quite successful, dość ogromny sukces. Wszyscy, w ogóle restauracja cała zamarła, ja stoję na niego, patrzę, on mówi, żeby ci udowodnić, jak wiele dla mnie to znaczyło, ja nigdy nie chciałam tego momentu zapomnieć. On mówi, to jest to, co zrobiłem. Podniósł rękę i tu miał tatuaż. I love love. Dokładnie takimi samymi literami. To jest to, jak niewiele czasem trzeba dla nas. Jak gdyby każdy z nas się odważył właśnie, chociaż na jeden mały czyn, jak niewiele trzeba, żeby ten świat zmienić. Jak tak naprawdę to jest proste. Jak takie rzeczy, które my myślimy, że są głupie, tylko że znów to my tylko możemy zrobić, a większość z nas siedzi w domu i gada o tym, co jest, mówi i rozprawia i narzeka o tym, co jest nie tak, prawda? Jak świat mógłby wyglądać inaczej, ale tak niewiele z nas robi coś w tym kierunku. A i moje ulubione powiedzenie i wielu ludzi ulubione powiedzenie jest Gandhiego, bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć we wszechświecie. A jak to moja Maja mówi, bądź miłością, którą chcesz zobaczyć we wszechświecie. Więc to jest coś, co ja powiedziałam, że do usranej śmierci, aż mi głosu zabraknie, a jak mi zabraknie głosu, to będę pisać, rysować, ale nie skończę. Nie skończę do ostatniego oddechu. I nie ma dla mnie nawet właśnie znaczenia. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że ja nie miałam nawet oczekiwań, że ja odmienię kogoś życie. Ja po prostu czułam, ja to robiłam, bo ja nie umiałam tego nie robić. To było dla mnie tak silne. I każdy z nas ma taką przestrzeń w sobie i dla jednego, nie dla każdego będzie to chodzenie, mówienie do ludzi, pomaganie ludziom. Dla kogoś to będzie malowanie obrazów, robienie zdjęć. I wkrótce, jeżeli człowiek naprawdę zaufa tej kreatywnej części swojej, tej swojej naturze i będzie coraz bardziej szedł w tej prawdzie swojej, a nie w prawdzie tego, co jest nam narzucone, to wszechświat go w tym wesprze. Nie ma takiej siły. Nawet najdziwniejsza idea jest w stanie być wsparta przez wszechświat. Dlatego, że jeżeli ja, jako osoba, która nie ma żadnych zasad, nie ma jakiejś zasady na to, jak uczy, jak praktykuje, jak mówi, jej warsztaty są all over the place dla wielu ludzi, a czasem przychodzi 100-200 osób, żeby słuchać. I nawet nie tylko słuchać, ludzie wychodzą i mówią, że ich życie wywraca się do góry nogami. Jeżeli ja mogę opowiadać o gówni w piwnicy i zmienić życie ludzkie, to wszystko jest możliwe.